Moimi Państwa gośćmi dzisiaj w studio są przedstawiciele Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego. Zaczynam od Pana Dyrektora, Piotr Szczepanik, zastępca dyrektora Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego w Sokołowie Podlaskim. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. No i nauczyciele. Katarzyna Grodzicka, nauczyciel klasy fletu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I Jarosław Wójcik, nauczyciel klasy trąbki. Dzień dobry, witam. Zaczęła się rekrutacja na kolejny rok szkolny do szkoły muzycznej, ale zanim przejdziemy, w jaki sposób możemy rekrutować, kto może i jak wyglądają wszystkie te podstawowe sprawy, wróćmy trochę do historii, żeby przypomnieć słuchaczom o Szkole Muzycznej w Sokołowie Podlaskim, młodej szkole, bo to dopiero dwuletniej, to trzeci sezon, który za chwilę rozpocznie się. Panie dyrektorze, kto wyszedł z inicjatywą stworzenia Szkoły Muzycznej w Sokołowie Podlaskim? Szkoła Muzyczna w Sokołowie Podlaskim funkcjonuje dopiero 2 lata. Swoją działalność rozpoczęła we wrześniu 2018 roku, a powstała ona w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców Sokołowa Podlaskiego i okolic. A z inicjatywą wyszła pani dyrektor Aneta Mroczek i tutaj przy wsparciu władz miasta udało się powołać taką placówkę. Uważam, że bardzo brakowało tego typu placówki właśnie w Sokołowie Podlaskim. Co prawda jest ognisko muzyczne, w którym dzieciaki się kształcą, natomiast szkoła muzyczna ma dużo większe możliwości kształcenia. Zajęcia indywidualne odbywają się 2 razy w tygodniu, a dodatkowo są jeszcze inne zajęcia, które są bardzo ważne przy kształceniu artystycznym. Za chwilę przejdziemy do tego, jakie to są zajęcia i jakie klasy szkoła muzyczna proponuje. Oczywiście szkoła nie istniałaby bez wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej. W jaki sposób udało się pozyskać tak wykwalifikowaną kadrę nauczycielską? Oczywiście kadra nasza posiada pewne wykształcenie muzyczne oraz pedagogiczne. No, wykorzystaliśmy wszelkiego rodzaju kontakty. Część nauczycieli pochodzi z okolicznych miejscowości, także z Sokołowa Podlaskiego, ale są takie osoby, które dojeżdżają z Warszawy. Czyli to jest kadra, która na co dzień zajmuje się oczywiście zawodowo muzyką. Tak, to są doświadczeni muzycy, doświadczeni pedagodzy z wieloletnim doświadczeniem. W jaki sposób udaje Wam się zgromadzić tych wszystkich uczniów z różnych części regionu na konkretną godzinę, konkretnego dnia? Zajęcia w szkole muzycznej odbywają się popołudniami. Mhm. Więc, czyli nie koliduje to z taką nauką w szkołach podstawowych? Nie koliduje to. Zajęcia indywidualne oczywiście można dostosować. Staramy się tak układać plan, aby wszystkim po prostu pasowało. Aplikować może każde dziecko, które ukończyło 6 lat, a nie przekroczyło 16 roku życia. Czyli tutaj jeszcze szkoła średnia kwalifikuje się też młodzież ze szkół średnich. Kiedy odbywają się zajęcia? Zajęcia się odbywają w ciągu 6 dni. Czyli od poniedziałku do soboty włącznie. Tak. I tutaj włączone są te zajęcia właśnie indywidualne i grupowe. W jaki sposób odbywają się te zajęcia indywidualne, a w jaki sposób grupowe? Przede wszystkim zajęcia indywidualne są dopasowywane do zajęć grupowych, więc w pierwszej kolejności ustalane są zajęcia grupowe i później nauczyciele klas instrumentów dostosowują godziny indywidualnych zajęć do tych zajęć grupowych. W jaki sposób odbywają się zajęcia grupowe? Odbywa się w ten sposób, że po prostu klasami. Czyli mamy nabór do pierwszej klasy i później w zależności ile dzieci przyjmiemy, załóżmy będzie to 30 osób, dzielimy je wtedy wiekowo i ilościowo, liczbowo do danych klas. Czyli dzieci w cyklu 6-letnim, czyli te najmłodsze są oddzielnie w grupach, dzieci w cyklu 4-letnim w swoich grupach też oddzielnie. Powiedzmy jeszcze, tutaj Pan wspomniał o tych cyklach 4 i 6-letnim. Na czym polegają te cykle? Co znaczy cykl 4, a co znaczy 6-letni? Dla tych, którzy może jeszcze nie wiedzą. Cykl 6-letni jest to po prostu cykl, w którym nauka jest rozłożona na 6 lat. Mhm. Czyli dziecko zaczynające, tak jak tutaj Pan Dyrektor powiedział, w wieku 6 lat naukę, kontynuuje ją przez 6 lat. Jest ten program po prostu rozłożony na 6 lat. Dzieci starsze, czyli od mniej więcej 4 klasy szkoły podstawowej, uczą się w cyklu 4-letnim i jest to nauka trwająca 4 lata, troszeczkę bardziej
skumulowana, szybsza. No oczywiście dostosowujemy też indywidualnie nasz program do nauki dzieci, w zależności od ich zdolności, no i postępów w nauce. Czy dzieci, które młodzież aplikująca do szkoły muzycznej musi już mieć jakieś doświadczenie w postaci wcześniej wspomnianych na przykład ognisk muzycznych, czy to może przyjść dziecko z tak zwanej ulicy, które no, gdzieś tam ma predyspozycje muzyczne? Jak najbardziej może przyjść dziecko z tak zwanej ulicy, czyli całkowicie nieprzygotowane do nauki. Oczywiście my to weryfikujemy na egzaminach wstępnych poprzez właśnie różne ćwiczenia, które zadajemy dzieciom na egzaminach. No i wtedy decyzją komisji przyjmujemy bądź nie dane dziecko do szkoły. Albo wysyłamy na przykład do ogniska muzycznego, albo żeby wysyłamy, jeszcze sobie poćwiczyło, tak, żeby poćwiczyło i w następnym roku przyszło. Tak jest. Jak najbardziej też przyjmujemy dzieci, które wcześniej uczyły się w ogniskach, albo nawet same gdzieś prywatnie. Też jest taka możliwość. Oczywiście też jakoś w jakiś sposób weryfikujemy ich zdolności. Bardzo chętnie też takie dzieci zapraszamy. Rozumiem, że jeśli to szkoła muzyczna, to również kończy się egzaminem i świadectwem. Które co nam daje? Co takiemu dziecku? Każde dziecko po ukończeniu cyklu nauczania w szkole muzycznej na koniec tego cyklu musi zagrać taki recital dyplomowy. Po zagraniu tego recitalu dyplomowego oczywiście dostaje dyplom ukończenia szkoły muzycznej pierwszego stopnia, który jest przepustką do szkoły muzycznej drugiego stopnia, czyli szkoły średniej. Czyli te osoby, które gdzieś tam myślą o tym, żeby w przyszłości swoje życie związać zawodowo z muzyką, tak, to mają tę możliwość, tak, żeby to właśnie daje szkoła muzyczna pierwszego stopnia. Oprócz tego oczywiście no jakiś taki możliwość już po szkole muzycznej pierwszego stopnia, możliwość jakiegoś muzykowania, oczywiście grania w różnych zespołach. Grania w różnych zespołach oczywiście, no w zależności na ile to dziecko przepracowało ten czas w szkole muzycznej. Zdarzają się takie ewenementy w szkole, które po przyjściu, siadając na przykład do fortepianu, już mają predyspozycję Fryderyka Chopina albo przy trąbce Milesa Davisa? Oczywiście, to już gdzieś od pierwszych lekcji widać, że dane dziecko ma większe bądź mniejsze predyspozycje, aczkolwiek te predyspozycje czasami się ujawniają po iluś tam latach nauki. Czasami jest rzeczywiście, no powiedzmy, może nie ciężko, ale ta nauka trwa troszeczkę wolniej niż u innych. Ale bywa tak, że po kilku latach nauki dziecko już troszeczkę wydorośleje, tak w cudzysłowie wydorośleje, trochę tam się już to wszystko poukłada i wtedy następuje taki jakby duży progres w nauce. Iloma uczniami obecnie szkoła muzyczna dysponuje? Obecnie w szkole muzycznej uczy się 81 uczniów. I to są dwa roczniki, ale z każdym rokiem tych uczniów będzie przybywać. Docelowo ma być 6 klas. Powiedzieliśmy teraz o klasach, to poza klasą trąbki i fletu, to jakie klasy są jeszcze? Klasa fortepianu, klasa gitary, klasa akordeonu, trąbki, fletu, klarnetu, skrzypiec i od września utworzymy nową klasę saksofonu. No to wybór jest duży dla tych, którzy gdzieś tam czują muzyczne talenty i je w jakiś sposób wykorzystują, ale poza instrumentami też istnieje chór w szkole muzycznej. Zgadza się, jest chór szkoły muzycznej, jest również zespół instrumentalny pod kierunkiem pana właśnie Jarosława, który w tym roku szkolnym rozpoczął swoją działalność. Na czym polega ten zespół instrumentalny? Jeździcie, koncertujecie? Na razie ćwiczymy. Mieliśmy jeden występ w szkole muzycznej na takim koncercie podsumowującym pierwsze półrocze. Zagraliśmy tam wtedy 2 utwory. No jest to dla wszystkich dzieci nowością. Granie w zespołach jest troszeczkę inne niż granie indywidualne. Inna praca też na próbach. Także oni się tego wszystkiego uczą, przyzwyczajają i mam nadzieję, że to już będzie troszeczkę ta nasza praca będzie szybsza. Aczkolwiek wszyscy są zadowoleni i wszyscy bardzo chętnie biorą udział w tych zajęciach. Zespół instrumentalny, to rozumiem, że poza trąbką? To wszystkie pozostałe instrumenty, które są w szkole muzycznej, poza klasą klarnetu, która dopiero od tego roku rozpoczęła swoją działalność. Chór możemy też usłyszeć przy różnych okazjach
organizowanych wydarzeń przez Sokołowski Ośrodek Kultury. Myślę, że część z Państwa biorących udział na przykład w jarmarkach to ma okazję usłyszeć, ale też wiem, że odbywają się koncerty w szkole muzycznej i te koncerty, one są cykliczne. Jakby ktoś chciał przyjść z zewnątrz i posłuchać, to kiedy taki koncert może na przykład usłyszeć? Polecamy śledzić naszą stronę internetową. Jeśli chodzi o taki kalendarz roczny, to tych koncertów jest faktycznie dużo. Również w naszej szkole mieliśmy właśnie teraz na semestr koncert świąteczno-noworoczny dla babci i dziadków, jak również dla zaproszonych gości z miasta i regionu. Czyli każda jakby okoliczność jest dobrą okazją do tego, żeby dzieci zaprezentowały się i trochę się przyzwyczajały z publicznością, bo co innego granie jest gdzieś w tak zwanym zaciszu, a co innego wyjście na scenę i zaprezentowanie tych swoich umiejętności. A jak wygląda proces rekrutacji do szkoły muzycznej? Potrzebne jest podanie i potrzebne jest zaświadczenie lekarskie. Wszyscy tak naprawdę mogą złożyć te wnioski, mogą się ubiegać o przyjęcie do szkoły, natomiast komisja już wybierze konkretne osoby. Plany dotyczące szkoły na najbliższą przyszłość poza nową klasą, klasą saksofonu? Oczywiście planujemy dalszy rozwój szkoły poprzez poszerzanie oferty edukacyjnej. Chcemy tworzyć zespoły i mam tu właśnie na myśli chór oraz orkiestrę. I myślę, że szkoła muzyczna powinna w dużej mierze być nastawiona na kształcenie pod kątem gry zespołowej. Uważam, że największą chyba przyjemnością to jest właśnie gra, muzykowanie w zespole. Co daje pani Kasiu, pani życiu, ale też i obserwując dzieci i młodzież, która gra na flecie, co daje muzyka? Jeśli chodzi o takie przyziemne aspekty, to na pewno chciałabym tutaj podkreślić, że muzyka ułatwia osiągnięcie stanu relaksu i przede wszystkim pozwala wyzwolić emocje, tak? To obserwuję w sobie i obserwuję również w uczniach. Aczkolwiek jeśli chodzi o dzieci, na pewno ułatwia kształtowanie emocjonalności i również ułatwia koncentrację, co myślę również przydaje się na różnych poziomach życia. A kiedy pani przygoda zaczęła się z muzyką i to dlaczego flet? No właśnie, moja przygoda z muzyką zaczęła się w wieku 9 lat, aczkolwiek wszyscy w rodzinie skłaniali mnie do tego, żeby to był fortepian albo skrzypce. Czyli ja jednak... rodzina muzykalna? Nie, aczkolwiek wszystkim się te skrzypce albo fortepian bardzo podobały i to brzmienie jakoś tak pokoleniowo, myślę, zostawało w pamięci, aczkolwiek miałam dziadka, który był organistą, więc może jednak gdzieś tam... W genach zostało. Tak, a mama śpiewa w chórze, więc myślę, że gdzieś tam to wszystko idzie. No ale flet, tak, spodobał mi się bardzo. Gdzieś kiedyś, będąc dzieckiem, byłam na koncercie właśnie dla kandydatów szkoły muzycznej w Siedlcach, bo taką ukończyłam. I ten instrument właśnie zapadł mi, w zasadzie jego brzmienie zapadło mi bardzo w pamięci i tak się przygoda rozpoczęła. Wiemy, że trąbka Miles Davis, Chris Botti, takie najbardziej chyba znane nazwiska, ale o flecie to chyba trochę tak mało wiemy. Ktoś, kto taki najbardziej, największy wpływ w tym instrumencie miał, to kto taki? Jeśli chodzi o konstruktora, to Theobald Boehm, a jeśli chodzi o muzyków, których można posłuchać w internecie, to James Galway, albo Emmanuel Pei. No właśnie, to warto wpisać, posłuchać sobie, żeby też i ten piękną muzyki fletu usłyszeć. Chętnie dzieci przychodzą na naukę gry na flecie? Przyznam szczerze, że tak. Jak dużo ich jest? Mam aktualnie 7 uczniów. Najmłodsza moja uczennica jest w wieku 6 lat. A najstarsza? A najstarsza 14. A na trąbce? Trąbka to też jest wymagający instrument, bo to trzeba, podobnie pewnie jak i flecie, ułożyć układ ust, wydmuch. Miałem kolegę, który grał na trąbce. To jak przyglądałem się, to nie taka prosta sprawa. No troszeczkę inna sytuacja tutaj niż że na flecie, na trąbce inaczej się troszeczkę wydobywa dźwięk, aczkolwiek no tu i tu potrzebne jest powietrze, także... Szerokie płuca. No z tymi płucami to różnie, bo mam ucznia w pierwszej klasie podstawówki, który jest bardzo taki drobnym chłopakiem, no a dźwięk ma taki zdrowy, silny i sam się dziwię, skąd u niego taka siła i moc w graniu. Tutaj bardziej liczy się technika niż siła płuc. Zachęcamy bardzo serdecznie Państwa. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia Michała Kleofasa Księcia Ogińskiego w Sokowie Podlaskim. Odsyłamy i zachęcamy do tego, żeby zapoznać się ze wszystkimi informacjami. No i oczywiście zapraszamy.
A ja Państwu dziękuję bardzo serdecznie. Piotr Szczepanik, zastępca dyrektora Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Michała Klofasa Księcia Ogińskiego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Katarzyna Grudzicka, nauczyciel klasy fletu. Dziękuję bardzo. I pan Jarosław Wójcik, nauczyciel klasy trąbki. Dziękuję bardzo. Dzięki.